Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy karierę piłkarską w EAFC 24. Przed nami pora na początek kolejnego sezonu i oczywiście pora na początek sezonu w Porto. W naszym nowym klubie jestem naprawdę bardzo podekscytowany, jak będzie wyglądała nasza przygoda w Porto. Mam nadzieję, że zaczniemy od zwycięstwa, to jest Casa Pion w lidze, mecz to jest oczywiście ligowy. Będziemy zaczynać z ławki, ale oczywiście to nie jest żaden problem dla nas. Mamy 1-0 prowadzenie, Sidney Tavares strzelił, ale Haller tutaj nie trafił karnego i będzie wchodzić za Romario. I będziemy grali na prawej pomocy, więc czy w końcu w Porto będziemy grali na swojej nominalnej pozycji? Mam nadzieję, naprawdę. Zawsze to właśnie należy według mnie powtarzać, że jednak my jesteśmy nominalnie prawym pomocnikiem, a w Puszczy i w Blackburn graliśmy na lewej pomocy właśnie, więc może w końcu tutaj trener Conceição, chyba trener jest Porto, może on w końcu właśnie zobaczy to, że powinien grać właśnie na swojej nominalnej pozycji. Tak to troszeczkę się czułem, można powiedzieć, jak Cancelo, czyli no nie szło mi źle na drugiej stronie jakby, ale wolałbym grać na swojej. Strzał w naszym wykonaniu, aż to byłoby piękne, gdyby pierwszy taki strzał. No to miał oczywiście to być strzał na dalszy. Fajnie byłaby to, pierwszy taki strzał od razu byłby takim dobrym strzałem. Mamy tutaj rożne do wykonania, to super. Może asysta z rożnego, czemu nie? I mamy asysta z rożnego. Praktycznie w drugiej akcji naszej tutaj, jak jesteśmy na boisku takiej ofensywnej, bo można to tak nazwać. Haller trafia tutaj, nie trafił karnego, ale trafia tutaj, a my mamy pierwszą asystę w barwach Porto. Super, super, naprawdę super. Udało się to perfekcyjnie wrzucić. No mamy właśnie tutaj dobrego partnera na te wrzutki, bo Haller może być naprawdę ciekawym zawodnikiem, bo jest wysokim graczem, ma dobry wyskok, więc naprawdę możemy tutaj z nim świetny duet stworzyć. Też potencjalne wrzutki możemy mu robić, jak będziemy go widzieli w polu karnym. Więc możemy właśnie z Hallerem, coś jeszcze z Hallerem, zrobimy taki duet, jak mieliśmy przed Ioannidisem w Blackburn. Ciekawy jestem właśnie co u Ioannidisa, czy on został w Blackburn? Bo po takim sezonie według mnie powinien odejść i też szukać szansy gdzieś w jakimś lepszym zespole, który mógłby właśnie potencjalnie grać w rozgrywkach europejskich. Naprawdę, 20 ponad bramek w Premier League w sezonie i ponad też 10 asyst, jeśli dobrze pamiętam, to naprawdę są super statystyki. Ciężko tam się zrobiło, tam nie było zbytnio miejsca. Ale mamy piłkę teraz. Jeszcze próbowałem tutaj znaleźć szesnastkę. Jeszcze właśnie też będę musiał oczywiście poznać, aby nazwiska na dobre. Może nie nazwiska, ale będę musiał właśnie mieć coś takiego, że jak widzę numer, to teraz będę wiedział, kto to jest. A czegoś takiego jeszcze oczywiście nie mam, wiadome. Haller. Jeszcze spróbujemy na bliższy, bo na dalszy myślę, że byłby to zablokowany przez jednego z obrońców. Może kolejna wrzutka i kolejna asysta. Byłoby pięknie, byłoby naprawdę pięknie. Nie było daleko, to jeszcze strzał świetny. Kolejny rożny. Razem druga strona, ale też wykonujemy te rożne. Haller strzela, ale mamy asystę ponownie, a więc dwie asysty w debiucie, wchodząc z ławki, całkiem powiedział. Naprawdę nie jest to zły debiut, pewnie. Chciałbym oczywiście bramkę strzelić w debiucie, ale dwie asysty to może jest lepiej niż jedna bramka, nawet potencjalnie. Na pewno hat-trick asysty to wolę na przykład niż jedną bramkę, ale no nie, dwie asysty, czy wolałbym mieć niż bramkę? Chyba nie. Szczerze wolałbym mieć chyba jedną bramkę niż dwie asysty, ale na przykład wolałbym już mieć hat-trick asyst niż jedną bramkę, na przykład. Tak bym to ujął. A hat-trick asyst jest jeszcze możliwy. Fajnie, aby jeszcze właśnie do Hallera przed trzecia asysta, to by właśnie tak udowodniło, że w Porto będzie taki nowy, zabójczy duet. Ale fajnie ogólnie, że też, no bo w pre-season, w meczach przedsezonowych, no bądźmy szczerzy, nie wygląda to najlepiej, nie wygląda to jakoś obiecująco. Strzał, dobra interwencja, jeszcze piłka może być tutaj właśnie nasza, super. Piłka do nas, jestem tutaj właśnie. Haller, super znaleziony. Haller. Ajaj, szkoda. Dobra. Ajajaj, dobra, jeszcze nie strzelaj właśnie. Aj, nie udało się. Chciałem, nie ukryłem już właśnie jednak jeszcze próbować strzelić, bo jednak
fajnie byłoby strzelić oczywiście. Rachmani atakuje. Czy zachowamy czyste konto? Nie zachowamy niestety czystego konta w pierwszym meczu ligowym. No szkoda, szkoda. Piłka potencjalnie do nas. Super, tylko mocniej to musi być troszeczkę. Oczywiście, że właśnie poda. Dobra, tutaj jeszcze Haller. Strzel to. Nie możesz, Haller, nie możesz. Po prostu no. Podstawowy błąd. Nie wiem, jak on naprawdę mógł czekać. Dosłownie w polu karnym czekać, zanim uderzać. Britom. Dobry wyblok tutaj. Jesteśmy cały czas tutaj, właśnie przy grze, może tak powiedzieć, bo chciałbym dostać tą piłkę. Nie miał to być do Halera, ale to może się dobrze skończyć dla nas. Strzał! A czemu nasz gracz o sekundę za długo jakby to przytrzymał? Ja uderzyłem jeszcze praktycznie, ja zrobiłem jakby przyjęcie i uderzenie, więc szkoda bardzo. Ale teraz. Blok. Niestety. Tak blisko, ale i tak, jakbym ja był kibicem Porto, to na pewno bym widział w naszym zawodniku właśnie tutaj wielki potencjał, bo dwie asysty. Dobrze się zaprezentowaliśmy. Prawie strzeliśmy bramkę. Mieliśmy tutaj kilka sytuacji na tą bramkę. Koniec. Koniec tego meczu. Wygrywam 3-1. Mamy dwie asysty z ławki wchodząc. Solidnie, prawda? Solidny debiut. Nie ma na co rzekać. Nie ma na co rzekać. Jeszcze nie jesteśmy podstawowej 11, ale mam nadzieję, że jeden trening to zmieni. Pewnie tutaj sprawdźmy sobie rekomendacje. Mamy już dwie jeszcze nowe. Nie wiem naprawdę. Nie wiem, czy w ogóle chcę następny klub, żeby był. Wątpię, żebym chciał następny klub w Anglii, żeby był. Nie naprawdę. Sam nie wiem. Na razie żaden oczywiście z tych zespołów, aby nie mogę tutaj być. Aston Villa na pewno nie, bo tak już mówiłem. Anglia to wstępnie albo Blackburn, albo ktoś z Top 6. W innych klubach nie chcę grać w Anglii, bo właśnie nie chcę takich innych grać, no nie wiem, tak bym to powiedział. Nie mam też w ogóle żadnego wymarzonego klubu, bo jakby to jest stworzone kompletnie zawodnie. Na przykład jak pamiętam, że jak Romeo Beckhama robiłem karierę zawodnika, to wiedziałem, że on personalnie w rzeczywistości jako swój ulubiony klub miał Arsenal, więc wiedziałem, że tam chce zagrać. A tutaj właśnie jakby, no nie wiem, nie wiem, jakby, wiadomo, że ja mam swój ulubiony klub, ale to jest jakby nasz stworzony zawodnik, więc jakby, no nie wiem, jakby ja nie mam tutaj dla niego jakiegoś takiego perfekcyjnego zespołu, że to jest, że jakiś mamy zespół marzeń, bo nie mam jakby zespołu jakiegoś marzeń. Teraz mecz z Portimonezem. Mam nadzieję, że ten trening dam podstawową 11 i tak, super. Mamy tutaj pierwszy aż start od początku. W porządku. No, tylko nic nie zwichnij. Zobaczyliśmy oczywiście, że jesteśmy po podstawowej 11, będziemy mogli zaczynać. Jak to tutaj wygląda? Ten zespół jest taki dziwny, jest taki pół na pół. Na przykład w obronie mamy gościa, który ma 67 overall. Mamy na przykład nas 86, mamy 82 Haller, mamy 82 João Mario, 81 Navarro, González 81. Bramkarz ma tylko 65 overall. Ten zespół jest dość dziwny, taki pomieszany bym powiedział, ale mam nadzieję, że i tak dam radę wygrać ligę oraz, że coś tam, można powiedzieć, że namieszamy w rozgrywkach europejskich. Nie patrzyłem właśnie, czy to jest nasz wyjazdowy strój, bo nie wiem, mamy jakby podobne bardzo stroje, tak kolorystycznie.
Tam mam niebieskie, białe, tutaj mamy niebieskie, po prostu nie wiem, wydaje mi się, że dziwne troszkę, czyli mamy jakby takiego jednego koloru, troszkę innego bardziej, takie ustroju znaczy z innym kolorem, udało się to utrzymać. To musi być strzał. I to jest strzał, ale gola nie ma, ale dobra akcja na początek. Wrzucamy piłkę, mamy już dwie asysty. A, już było blisko trzeciej, było bardzo blisko trzeciej. I to będzie kop od bramki, tak. Niestety to będzie już wykop od bramki, ale dobry start, dobry początek. Czy my gramy na lewej pomocy? Tak, my gramy na lewej pomocy. A więc jednak, no nie wiem, naprawdę jesteśmy przeznaczeni, bo gramy nie na swojej pozycji. To jest naprawdę bardzo dziwne, bo przecież ja na pewno dawałem lewą pozycję, lewego pomocnika, że chcę być nominalnie. No, nie jest mi to dane po prostu, nie jest mi to dane. To musi być strzał, ale gola znowu nie ma niestety. Mamy okazję, ale nie mamy kończenia. Troszkę chyba za słabo, choć nie, nie było aż tak źle. Jeszcze tutaj strzał i jeszcze jedna interwencja. I kolejny, 10 minut, a my mamy już chyba czwarty rożny, nie wiem naprawdę. Nie ma dalej tej bramki. Ale będzie pierwszy nasz strzał z daleka. Bramkarz, znowu, co on wyczynia tutaj, to ja nie mam pojęcia, prawda? Czemu on gra jak bramkarz najlepszy na świecie? A jak nie on, to oczywiście obrona go uratuje. No niesamowite. Mecz jest, gola nie ma. 15 minut ale już za nami, a tu powinno być 3-0 dla nas, naprawdę tak to wyglądało. Niesamowite, naprawdę niesamowite, tutaj wiele mieliśmy okazji, ale gola nie ma niestety. To jest dość duży problem, bo jednak nie wiadomo, kiedy będziemy mieli, czy będziemy mieć cały czas tak tyle okazji w tym meczu. Ajajaj, ta 18, tutaj ten gracz, który był jest na lewej obronie, jeszcze nie kojarzył właśnie dokładnie, już nie zapomniałem, kto tam był, ale on musi się wcześniej tutaj pojawić, żebym miał opcję do niego podania. No tak, tu właśnie czekałem za długo, aż straciłem piłkę, bo nie miałem jakby zbyt tutaj opcji i potem już za późno było co, na cokolwiek, co chciałem zrobić. Haller, do nas, dobra, dobra, super, super. Jeszcze to przymierzymy w ostatniej chwili. Mi tą piłkę jakoś tak leciutko, ale wybili niestety. Naprzód ta piłka powinna być. Nie podoba mi się właśnie, że nie poszliśmy naprzód z tą piłką. Co to? Po co podałem do tyłu, bo to nie mam pojęcia. Dobry strzał, piękny strzał, bo to jest pierwsza nasza bramka w karierze. Jeśli chodzi o oczywiście barwy, tutaj Porto. Pięknie. Pierwsza bramka może bardziej właśnie w barwach Porto, tak bym to powiedział, w karierze barwach Porto. Pięknie. Pięknie, naprawdę pięknie. Jeszcze też tak jakbyśmy pocałowali herb, można tak powiedzieć. No to jest za wcześnie jakby statement, można tak powiedzieć, bo myślę, że to nie będzie zespół, który będzie jakby najbliżej naszego serca. Na razie, no najbliżej naszego serca. Myślę, że jednak jest szczerze Blackburn, a nie Puszcza, bo jednak tam spędziłem 2 lata. No nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale najważniejsze jest dla mnie teraz, że mamy bramkę na 1-0, więc Kuba Lewandowski trafia swoją pierwszą bramkę, debiutancką bramkę w barwach Porto. Pierwszą, mam nadzieję, że z wielu. Atakowaliśmy i ta bramka po prostu nam się należała bardzo, bardzo nam się należała. I musieliśmy w końcu strzelić, to zrobiliśmy na szczęście. Navarro chyba właśnie przy piłce, mam wrażenie, że Navarro jest 21. Muszę właśnie przypomnieć sobie, to jest Barrio chyba. Haller, no dobra, dobrze strzelił. Miałem właśnie mówić, czemu nie podawać, bo bałem się, że zablokowany będzie ten strzał, ale on trafił, więc nie musiał do mnie podawać. Mamy 2-0. Chcę właśnie na takiego napastnika, który nie boi się i nie czeka, tylko ma piłkę pod nogami, to strzela. Takiego właśnie napastnika chcę widzieć. Super, super. Haller trafia, mamy 2-0. Pięknie. Haller na bliższy, tutaj bramkarz był bez szans praktycznie, żeby to wybronić. Był za blisko tutaj Haller, żeby mógł zareagować na tyle szybko bramkarz. Dobre przejęcie piłki, Barrio. Barrio teraz. Strzał na dalszy i to jest gol. Mamy dublet od razu. Jak już zaczynamy strzelać, to od razu już druga bramka przy okazji. Pięknie.
pierwsza bramka. Pierwsza to oczywiście nasza firmowa Cieszynka, też w koszulce Porto. Super, miałem miejsce właśnie, pomyślałem sobie, spróbujmy na ten dalszy i udało się. Mamy pięknie przymierzony strzał i to już jest 3-0 w 38 minucie, a więc jak widać, to my jesteśmy tutaj po to, żeby oczywiście dominować nad resztą ligi, a wiadomo, że te mecze najcięższe to będą te mecze z Benficą, ze Sportingiem, Braga pewno też nie będzie łatwym rywalem, więc te mecze właśnie będą ciężkie, no a reszta, no to właśnie mam nadzieję, że te w miarę podobnie będą przebiegały te mecze, a to będzie chyba hat-trick. Hat-trick w pierwszej połowie, tak jest, hat-trick w pierwszej połowie tego meczu, wow, naprawdę, wow, nasz zawodnik jest niesamowity. 4-0, to jest dalej pierwsza połowa, my dalej mamy pierwszą połowę. Niesamowity mecz. Możemy pójść po... Nigdy nie strzeliliśmy 5 bramek w żadnym zespole, w żadnym meczu nie strzeliliśmy 5 bramek, znaczy 4 strzeliliśmy już raz, jeśli dobrze pamiętam. 5 właśnie nigdy nie strzeliliśmy, dlatego... No powiem tak, jak po pierwszej mamy już 3 bramki, to dwie w drugiej nie brzmią niemożliwie na pewno. Nie możemy też jednak zapomnieć o wybronie tutaj. Już nie. Teraz byłby spalony, bo musiał podać do mnie wcześniej, jak poprosiłem go o piłkę. Musimy tutaj wykopać bramkarza. 4-0 po pierwszej połowie i hat-trick naszego zawodnika. No i to jest definicja udanego, może nie udanego pierwszego meczu, w sumie nie, to nie jest aż pierwszy mecz, no ale to jest definicja może dobrego startu. To jest definicja dobrego startu w nowym zespole. A, chciałem strzelić pięknie na dalsze, a nie udało się jednak. Kim Jong-hak teraz atakuje na skrzydle. Czy Portimonese strzeli bramkę? Przynajmniej jedną w tym meczu. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że dam radę tutaj zachować czyste konto. Nie ma spalonego jednak. No i co, to jest gol. Mamy zmianę w naszych barwach. Nie, żeby oczywiście poznałem w miarę, kto za kogo wchodzi. Carrillo strzelił w barwach Portimonesa, ja tutaj niestety tracę łatwo piłkę. Szkoda, no żałuję. Eustachio wchodzi za towarzysza. Żałuję jednak, że podałem. Mogłem być samolubny i próbować strzelać, ale pomyślałem sobie, że podamy i że tam będzie gol, jednak się pomyliłem. Może znaczy, ja się nie pomyliłem, tylko niestety nasz kolega z zespołu się pomylił. Z pierwszej piłki chciałem tak uderzyć. Jeszcze próbowałem tam znaleźć, kogoś nie udało się jednak. I to jest bramka numer 4 w tym meczu. To jest bramka numer 4 w tym meczu. A więc to wygląda kapitalnie. To nie spodziewałem się takiego meczu. Spodziewałem się oczywiście, że strzelimy w tym meczu, wiadomo, bo no jednak nie jesteśmy. Byłem już królem strzelców Premier League, królem strzelców Championship, królem strzelców Ekstraklasy. Więc wiedziałem dobrze, że oczywiście, że przecież w nowym zespole nie zapomnimy, jak się strzela, ale takiego startu się nie spodziewałem. Kolejne zmiany. No, nasz trener może sobie pozwolić na zmiany, bo już wynik wiemy, jaki będzie. W sensie, że nie wiemy jeszcze dokładnie, oczywiście, ile bramek jeszcze postrzelamy tutaj, ale wiemy dobrze, że będzie zwycięstwo, oczywiście. Aj, nie udało się. Chciałem tutaj właśnie nad bramkarzem i tak podać do bary, niestety to się nie udało. Taveira. Dajcie mi do końca. Barrio przy piłce. Przejdźmy sobie oczywiście na swoją stronę. Już tutaj teraz możemy. Tam naprawdę możemy teraz chodzić gdzie chcemy. I tak nam overall już nie spadnie. Ta ocena zaczyna nie spadnie. To jest miejsce, duże jest miejsca. Tylko nie było niestety podane do Halera.
I to jest gol, 6-1, ależ zabawa, naprawdę. No teraz to już się bawimy. To już naprawdę Nicotas Gonzalez, chyba wychowanek Barcelony, jeśli już pamiętam. No teraz to już jest kompletnie zabawa, Sportimonese. Początek w sumie na to wskazywał, że tutaj naprawdę będziemy mogli mieć dużo bramek. W ogóle Haller, jaka piękna asysta też tak w ogóle, piękne to było naprawdę, no to jest kawał pięknej asysty, można tak powiedzieć. Super, naprawdę asysta i super wykończenie. Haller schodzi po świetnym meczu. Kojarzę go z twarzy i on wchodzi już też w meczu Porto, widziałem go, tylko że zapomniałem znowu jak on się nazywa. A, nie uda się podać celnie, szkoda, szkoda. Kim Jong-hak atakuje. Mam jedną bramkę, chyba Kim Jong-hak miał asystę albo bramkę, bo na pewno, wydaje mi się, że on właśnie tam atakował właśnie i że też miał bramkę albo asystę. To musi być gol, to musi być gol. Aj, nie ma niestety, nie ma niestety. Faul za... nie faul znaczy, a żółta kartka za faul. Lucas Ventura musiał kogoś faulować, no nie widziałem kiedy to było. Możemy się cofnąć do tego. No nie zobaczymy, tak? Ja nie klikałem X, więc gra mnie jednak nie pozwoliła, no ale to nic. Najważniejsze tak w tym meczu jest po prostu to, jak rozgromiliśmy. To jest taki pokaz siły Port na pewno. Mecz oczywiście tam poprzedni, to nie było aż takie duże zwycięstwo, a tutaj to jest taki pokaz siły, że Porto idzie po mistrza Portugalii i mam nadzieję, właśnie tak już mówiłem, że zamieszamy troszeczkę w rozgrywkach europejskich. Nie wiem też tak w ogóle, gdzie jesteśmy, czy będziemy... Byłoby super, gdybyśmy byli oczywiście w Lidze Mistrzów, no i to jest realna opcja. Ale ja pisałem szczerze tak, że będzie Liga Europy to. Myślę, że właśnie jak śmiałbym pisać, w jakich rozgrywkach będziemy europejski, to myślę, że będziemy w Lidze Europy. Taveira. Carillo. Taveira. Paulo Estrella. Taveira. Ostatnia akcja prawdopodobnie Portimonese. Ale ta akcja się nie skończy bramką. Dobra, piłka do nas. I to jest piątka. To jest piątka. 5 bramek w jednym meczu ligowym. Tak, naprawdę nasz zawodnik to zrobił. Niesamowite, naprawdę. Jakby przechodzimy do każdego zespołu i coraz lepiej gram. W każdym zespole coraz lepiej wchodzimy jakby. W Blackburn naprawdę świetnie wchodziliśmy, a teraz jeszcze lepiej wchodzimy. To jest niesamowite. Już strach pomyśleć, co będzie jeszcze w następnym klubie. Może w pierwszym meczu strzelimy hat-tricka bramek i asyst. Może jeszcze zobaczymy. Teraz najważniejsze, mamy 5 bramek. Pierwsza w naszej karierze strzeliliśmy 5 bramek w jednym meczu, a to jest koniec 7-1. Zwycięstwo z Portimonese. Byliśmy na kompletnie innym poziomie dzisiaj. Piłka oczywiście meczowa. Niesamowite, niesamowity mecz. Kolejkę mamy 10 bramek strzelonych. Dobry naprawdę, właśnie bardzo dobry start, bardzo dobry start. Dobry z tym meczem, myślę, że dobry to za mało powiedziałem, bym szczerze powiedział, ale nic, inwestycje. Ja bym zakupił te rzeczy właśnie, które mi przed tym nie mogliśmy jeszcze, bo chciałem właśnie te wszystkie rzeczy zakupić, żeby mieć to z głowy. I teraz jeszcze... No nie, myślę, że więcej nie będziemy robili teraz. Sporting przed nami, czyli jest ten pierwszy ciężki mecz, właśnie tak jak już mówiłem. Sporting, Benfica, Braga. To są tacy nasi najciężsi rywale, więc będziemy musieli na nich na pewno uważać. No i pora na mecz, właśnie pierwszy taki ciężki mecz. Czy mamy jakieś zmiany w zespole? Muszę właśnie zapamiętać. Mamy lepszych obrońców. Sorensen jest z Gudelim teraz. Teraz już to mocniej wygląda. Nasz bramkarz niestety troszeczkę zaniżał, ale dobrze, muszę pamiętać to właśnie. Haller i Navarro, pamiętam, że oni są na ataku. Baro też łatwo poznać na boisku przez tę jego fryzurę. Łatwo go od razu poznaje. Gonzalez ma gameface, więc go poznaje. Żałmary wiem, że jest na prawej obronie. Gudeli też jest łatwo do rozpoznawania, bo ma gameface'a. A więc ten Eustakiem przez środku pomocy i ma ruszyć ze mną. Muszę niektórych właśnie zapamiętać. Dobra, pora mecz na Estadio Dragao u nas ze Sportingiem. I zaczynamy.
dam radę wygrać ten pierwszy jakby hitowy nasze starcie tutaj w karierze, jeśli chodzi o ligę, jeśli chodzi tutaj o w barwach Porto, nasze pierwsze właśnie takie hitowe starcie. Ajaj, tutaj szaj, niestety oni atakują. Katamo. Udało się przejąć, super. Teraz jeszcze piłka do nas, w końcu Navarro do nas podaje, super. Przynajmniej ostrzaki strzał ze swojego kątu nie wpada, to niestety jak minęło bramkarza, to miałem leciutką nadzieję, że to wpadnie do bramki. Perin u nich broni. No jak wiemy, że oczywiście oni jak my, to już są większe budżety niż normalne zespoły, dlatego normalne zespoły Portugalii, dlatego wiemy, że to już u nich też możemy zobaczyć jakieś potencjalne gwiazdy. Haller, piłka do nas ma ruszyć. Cofanie troszkę może za mocno do tyłu. A, i strata niestety. A, i dobra, jeszcze powalczmy o tą piłkę. Nie udało się jednak przejąć. Sporting atakuje. Dobra, dobrą karę. Na spokojnie, nie śpieszymy się. Nie musimy się śpieszyć. Tylko tutaj bez błędu. Kudeli. Dobra. Pięknie ma ruszyć, tylko właśnie wchodź tutaj bardziej do środka. Jestem, ma ruszyć, możesz tutaj podać. Rzutka. A i gola nie będzie. Powalczmy jeszcze powalczmy. Niestety nie mamy piłkę. Czy na długo? Chyba na długo, choć nie, jednak mamy przejęcie znowu. Strzał z daleka, żeby przynajmniej oddać ten strzał. I jest strzał, ale niestety różnego nie będzie. Wiem dobrze, że my jesteśmy dość groźni z rożnych, dlatego... Aj, ja też perfekcyjnie podaję też siłowo. Dobra, ładnie, ładnie tutaj to rozgrywamy. Zdążyłem jeszcze podać, super. João Mario, podanie do tyłu. Jeszcze przymierzymy. Dobry strzał. Jeszcze lepsza interwencja golkipera. Perin broni, ale my mamy pierwszą bardzo groźną sytuację, bo rzut rożny. Sebastian Haller jest na miejscu i Sebastian Haller trafia po naszej kolejnej asyście już w tym sezonie i w barwach Porto. Mamy prowadzenie ze Sportingiem. Jak wiemy, to już nie jest właśnie mecz taki jak Sporting Monerze z Casa Pion. To jest mecz, który musimy tak naprawdę wyszarpać, można tak powiedzieć, wyrwać do sobie ten mecz. To już nie jest taki mecz, który będzie łatwy dla nas. Musimy się ostro postarać, żeby wygrać. I na razie dobrze zaczynamy. To nie jest faul? Nie. Myślałem tam, że nie dotknął piłki, a mnie tylko. Ma ruszyć, traci piłkę niestety. Chyba już tą piłkę przynajmniej nie udało się. Teraz możemy się narazić na kontrę. Musimy wracać, musimy ostro wracać. Esteves tutaj atakuje. Jeszcze około 5 minut do końca. Nazinho. Przejęcie piłki, super. Super piłka tutaj do nas. I to my będziemy kończyć w posiadaniu? Nie, bo jednak myślałem, że nasz gracz będzie jakoś, no nie wiem, jakoś bardziej uciekał, a niestety dość powolny wydawał się. Morita. Dobra. Tylko bez właśnie głupiej akcji jakiejś. Dobra, koniec pierwszej połowy. Prowadzimy 1-0 po bramce Hallera z rzutu różnego, więc jest dobrze, ale wiemy właśnie dobrze, że to jest ciężki mecz, dlatego to zwycięstwo jeszcze nam nie jest zdecydowanie przypisane. Musimy walczyć ostro pewno o tą wygraną i zaczynamy drugą połowę.
To jest piłkę, to była piłka widocznie. Aj, tak blisko przejęcia. Jeszcze możemy powalczyć. Źle to się robię. Kompletnie to źle zrobię. Jakoś chciałem tak jakby szybko naprzód i za szybko chciałem naprzód pójść. A mocno ich tutaj przyciskamy, tylko nasz zawodnik właśnie tutaj uciekł za bardzo. Ale dość fajnie ich tutaj przycisnęliśmy. I zawsze to właśnie te 5 minut mniej atakują nas. Choć mogą być problemy. Kapitalna interwencja, jeszcze gol. Niestety. Tak, to było, wydawało się piękne, dobra interwencja, ale ostatecznie niestety oczywiście wcisnęli to jakoś. Esteves przy nas. Świetne wybicie mi tej piłki spod nóg. Strzał w naszym wykonaniu nad bramką. Niestety tam bramką to było. Pół godziny do końca. Sporting teraz może ruszyć niestety za ciosem. I tego się obawiam troszeczkę. Kapitalny blok. Udeli dobrze wybija piłkę. Super. Biegnij naprzód, biegnij. Nie zatrzymuj się. Biegnij. Po prostu biegnij. Nie zatrzymuj się. Po co się zatrzymaj naprawdę? Nie rozumiem. Ja nie rozumiem naprawdę. Czemu? Po co on się zatrzymywał? Ja nie wiem. Ja ostatnia rzecz, którą bym robił, to bym się zatrzymał szczerze w takim momencie. Nie, naprawdę nie zrozumiem tego. Do 10 minut do końca teraz na Zinio przy biłce. Świetna piłka tutaj. Tylko że właśnie dobrze. Nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, ale no dobra. Chcę tutaj pokazać, że właśnie, żebym był opcją, ale nie rób to w taki sposób. W taki sposób nie możesz tego zrobić. Nie mógł tego tak zrobić, naprawdę, nie mógł, bo to odwrócenie właśnie dało im okazję i prawie nam tą piłkę przejęli. Teraz myślałem, że to przyblokuje i ta piłka będzie nasza, ale mogę sobie tylko niestety pomarzyć o tym. Super. Piłka do nas niestety nie idzie tutaj. Sebastian Haller. I to jest żółta kartka, nie? Nie było tutaj faulu? No chyba, że właśnie te przebicie korzyści, ale no nie wiem. Nie wiem, co tutaj troszeczkę nie... Strzelaj! Nie ma, niestety nie ma, ale to jest nasza chyba najlepsza okazja w tej drugiej połowie, mam wrażenie. Wrzucałem piłkę, czy znowu z rożnego? Niestety nie. Przyjęcie, strzał, przyblokowany rożny. Będzie rożny. Fajny rożny. Z tamtej strony właśnie. Wtedy mieliśmy to bramkę, jeśli dobrze pamiętam. Wrzucamy piłkę, dobra siła. Sebastian Haller jest, ale gola nie będzie. Czy będzie? Znowu nie będzie. Szkoda. Bardzo szkoda. Świetnie, sobie to zrobił, grać tą 14, ale będzie rożny jednak, więc nie zrobił to aż tak perfekcyjnie. Teraz. Nie ma, niestety dalej znowu. Wrzucamy tą piłkę i mamy bramkę. Mamy to, udało się, nie ukrywam, że ja po prostu wrzuciłem, troszeczkę właśnie tak, nie widziałem na tego gracza, ja po prostu wrzuciłem tą piłkę, żeby spróbować coś tam jeszcze zrobić. A udało się prosto na głowę jednego z naszych graczy i mamy prowadzenie, możliwe, że jakby wykradniemy to zwycięstwo. Bo to jest bramka w 88 minucie tego meczu. Co za asysta wielka od naszego zawodnika. Też wydawało mi się, że ten gracz będzie spalony, jak go zobaczyłem, że ma tą piłkę, że jest właśnie przy na tą główkę. Ale pięknie, naprawdę, bo też wiele zespołów jakby wymagania mają, żebyśmy właśnie mieli udane tam dośrodkowanie. To jest Marusic, to jest nasz lewy obrońca. Na lewym obrońcy, który gra zaraz za nami jakby normalnie i on strzela na 2-1, nie na zwycięstwo, ale na prowadzenie na pewno.
wycofania do tyłu, jeszcze troszeczkę właśnie tutaj, nie pozwolić im naprzód i to musi być koniec. Sędzia, to powinien być koniec, to powinien być koniec, to powinien być koniec, ten mecz nie powinien już trwać, oni wycofują się do tyłu jakby, no nie, co oni muszą jeszcze zrobić, właśnie, w końcu, sędzia w końcu gwizdnął, mamy zwycięstwo 2-1, dwie nasze asysty, z czego ta druga mega kluczowa dla Marusicia i mamy zwycięstwo w pierwszym naszym takim prawdziwym wyzwaniu ligowym ze Sportingiem. Ciężko naprawdę było. Było ciężko, ale wygraliśmy. To jest najważniejsze. Nie ma żadnej nowej rekomendacji, ale to nic. Następny mecz będzie z Rio Ave. I potem u siebie liga. Nie widzimy właśnie, czy w ogóle jesteśmy w rozgrywkach europejskich, no ale nie, no chyba jesteśmy. Taki zespół Port powinien być w rozgrywkach europejskich. Mecz oczywiście już z Rio Ave w następnym odcinku, a ten naprawdę bardzo udany początek w Porto będziemy w tym momencie kończyli. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!